eeuwenoude woud van Europa. Zo ken ik het grensgebied van Polen en Belarus. Ooit een ongered bos, waar ik een paar jaar geleden een onderzoek deed naar de illegale houtkap. Schijnbaar onschuldig vergeleken met wat zich sinds 2021 in dit bos afspeelde. Een vluchtelingencrisis verslagen door tientallen journalisten uit de hele wereld. Al een tijd lang horen we niets meer uit dit gebied. Is het stil? Maar rustig is het niet. Ci wydało, że płot pocelowali. Ale to jak gdyby w dwóch miejscach, i tu, i tam gdzieś daleko. Nie, to tak się wydaje, bo to echo idzie. Echo. A oni strzelają normalnie do ludzi. O! Do ludzi. Tak po prostu zastraszają. Zastraszają. Uchodźców. Tak, strzelają do ludzi. Znaczy się w kierunku ludzi, żeby przechodzili na siłę. Aan deze grens met Belarus heeft Polen een 186 kilometer lang hek laten bouwen. Dwars door het beroemde bos van Białowieża. Om de duizenden vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika te weren. Vluchtelingen die door de Russische en Belarussische regeringen worden aangemoedigd om de Poolse grens over te steken. Het ooit zo rustige toeristendorpje Białowieża, aan deze oostgrens van de Europese Unie, lijkt een militaire vesting. Het niemandsland is Fort Europa geworden. Legertrucks rijden af en aan, militairen op patrouille. Vluchtelingen banen zich een weg door de moerassen. Bewoners zijn activist geworden en de bossen een doodskolonie. De toegangswegen naar het hek zijn afgesloten voor verkeer. Echt dichtbij kom je alleen met de grenspolitie. Woordvoerder Anna Michalska wil dit splinternieuwe hekwerk samen met een collega aan ons laten zien. Zij verdedigen tenslotte de grens van Europa, dus ook die van ons. Jedziemy teraz do linii granicy od naszej placówki rejon położony na południe za miejscowością Grudki. W drogach też kurierzy czekają, czyli tak ci pomocnicy w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy, tak? Czyli takie osoby, które przyjeżdżają, żeby odebrać nielegalnych migrantów i zawieźć ich dalej na przykład do Niemiec najczęściej. Tak? Zabezpieczone też elektronicznie u nich, jest pas orny bardzo szeroki, jest wzdłuż tego droga dojazdowa dla pojazdów. I tak, jak nie było tutaj właściwie żadnego zabezpieczenia, był tylko pas orny, tak? I znaki graniczne. I można było sobie swobodnie tę granicę przejść. Nie? Ona się zmieniła już w tym momencie, kiedy te pierwsze grupy się zaczęły duże pojawiać. W tym pierwszym roku tego kryzysu ataki kamieniami, gałęziami, kostką brukową, która była specjalnie przywożona, no to wtedy było no niebezpiecznie. Anna Michalska weet nog goed dat alles onder spanning kwam te staan toen Rusland een vluchtroute organiseerde via Belarus en duizenden vluchtelingen het land probeerden binnen te komen. I wtedy Łukaszenka wprost powiedział, tak, że zaleje nas falą nielegalnej migracji. To były chyba te początki takie, kiedy grupy po 70 osób zaczęły się pojawiać na granicy. Podróże turystyczne, tak. To było tak, że wtedy cudzoziemcy lecieli bezpośrednio z krajów swojego pochodzenia, zachęceni ofertą taką turystyczną przez Białoruś, wyczarterowane specjalne samoloty, setki ludzi po prostu przelatywały do Mińska. Dlaczego on to robił?
Wszystko po to, żeby zdestabilizować sytuację, nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Dziś już wiemy, że chwilę potem wybuchła wojna na Ukrainie, że to wszystko był cel zamierzony, że to wszystko było po to, żeby, można powiedzieć, zdestabilizować sytuację w Polsce, żeby przesłać, tak, przeprowadzić ogromne ilości ludzi nielegalnie przez naszą granicę, po to, żebyśmy się zajęli tym problemem, tym tematem, natomiast nie mieli czasu i nie poświęcili tej uwagi Ukraińcom, tak? Kiedy potem wybuchła wojna na Ukrainie w lutym, kiedy miliony ludzi się pojawiło na naszej granicy, kiedy uchodźcy z Ukrainy uciekali przed wojną do Polski, to jakby wszystko pokazało, że to był zamierzony cel i to była jedna wielka operacja. Przez służby białoruskie są kierowani w konkretne miejsca. Wskazywane są im te miejsca. Znaczy, służby białoruskie, one cały czas są przy tych cudzoziemcach, przy tych osobach, które nielegalnie próbują granicę przekraczać. Przywożą swoimi służbowymi samochodami. Tak. Po tej drodze, którą tutaj widać nawet, która służy do patrolowania jakby białoruskiej granicy, to służbowymi pojazdami, ciężarówkami czasami wojskowymi tymi przywożą całe grupy migrantów, wysadzają i kierują w konkretne miejsca na granicy, gdzie już są przygotowane na przykład drabiny, gdzie są przygotowane nożyce do przecięcia tego drutu. Tutaj, tak jak mówiłam, trudno pokonać jest ten płot przemykany, ale też kierowani są na rzeki graniczne, gdzie nie ma płotu. Jest rzeka, jest zabezpieczenie tą barierą elektroniczną, natomiast dawane są wtedy pontony cudzoziemcom. Są oni instruowani właśnie, w którym miejscu, o jakiej porze. Tam są zalew Siemionówka ogromny, tam są takie bagna i rozlewiska. Bardzo często właśnie cudzoziemcy szli w tamtym kierunku, bo tam była pokazywana im ta droga, byli prowadzeni. Het hek houdt lang niet alle vluchtelingen tegen. De bossen zijn een schuilplaats geworden. Vluchtelingen proberen er uit handen te blijven van de grenspolitie. Een kleine groep inwoners uit de naburige dorpjes gaat naar hen op zoek. Probeert te helpen met voedsel, warme kleding en de juiste papieren. Deze mensen zijn onderdeel van een heel netwerk van helpers en noemen zichzelf soldaten van het bos. Orange is één van hen. No, jakbyś mi powiedziała te 2 lata temu, że coś takiego się wydarzy w moim życiu, to bym cię zabiła śmiechem. No. Że ja, starsza pani, podlaska baba, będę robiła to, co robię i będę tak intensywnie żyła. No, ale to ma wszystko swoje konsekwencje. I nie tylko dla mnie, ale i dla rodziny mojej. No. Al meer dan 50 jaar woont Orange in dit grensgebied. Haar geboorteplek. Haar rustige leven als gids in het oerbos heeft ze overhoop gehaald. Midden in de nacht gaat ze erop uit om vluchtelingen te helpen. Jest ten numer pomocowy, o którym dużo osób wie, bo on funkcjonuje od 2 lat. Mm-hmm. Przychodzi wiadomość tam gdzieś, że ktoś potrzebuje pomocy. Ten ktoś tam gdzieś sprawdza, kto jest najbliżej, kto może pomóc najszybciej, bo to trzeba po prostu bardzo szybko robić. Czasem to jest kwestia 20 minut, żeby dojechać, bo potem już jest za późno. I jak się zgłasza osoba... I za późno, bo? No bo na przykład jest złapana taka osoba. Aha, przez straż graniczną. Tak. Ten, kto jest najbliżej, deklaruje, że okej, jadę pomagać. Szybko się pakuje. No i rusza w teren. I najczęściej jest please help me, please help me. No więc się pytamy, jak ci można pomóc, co można zrobić. A wcześniej zameldował 17-latek z Syrii, który szedł sam. I cały problem polegał na tym, że miał 7% w telefonie. 7%, czyli tyle co nic. I był jeszcze w lesie. Tak się bał, że nie chciał podać swojej lokalizacji. Szukałam go przez termowizję. No. A nie znalazłam, obchodziłam tutaj trochę teren
I zostawiłam mu zrzut, tak to nazywamy rzeczy, które, z których on mógłby skorzystać. I ta wiadomość, gdzie jest ten jedzenie dla niego, buty, bo tylko powiedział, że jest totalnie przemoczony. Mm. To znaczy, że przechodził przez wodę, przez rozlewiska, przez bagna. To, co mogę teraz zrobić, to sprawdzić, czy on z tego skorzystał, czy nie. Czy ten chłopak jest w lesie, myślisz? Myślę, że nie. Ja myślę, że on, jeżeli rzeczywiście miał tak mało procent w telefonie, tak, to rzeczywiście musiał dojść tutaj, bo miał nadzieję, że jak wychodzi do wioski, to może mu ludzie pomogą. Mhm. Ale są kamery, więc mógł wyjść, mógł się nagrać na kamerę i to jest 10 minut, jak przyjeżdża Straż Graniczna i go zabiera. Mhm. Więc myślę, że... No ale wiesz, jeżeli został złapany, to został wyrzucony na tamtą stronę granicy. Tak? Więc to się jeszcze dzieje? Tak. A nawet, bo on jest z Syrii. Tak. A jakie to ma znaczenie dla naszych służb? Wiesz, co jest straszne? Że oni jak łapią tutaj Straż Graniczna w Białowieży i Straż Graniczna w Czelemsze osoby, to oni ich nie przepychają w tym miejscu, gdzie zostali złapani. Oni ich wiozą pod Litwę. Nie. Mhm. Martwi się teraz o nim? Tak. O każdego jednego, któremu pomagałam. Próbować zobaczyć, czy chłopak dotarł na miejsce, czy skorzystał z rzeczy, których zostawialiśmy mu w nocy. And so we are here. The pin location is here. 50 metrów tutaj. Okej, idę. Nie znalazł. Fuck. Nie znalazł? Nie znalazł, nie było go. No nie wiem, co się mogło z nim stać. Kurde. Czasem się uda, czasem się niestety nie udaje pomóc. Mieszkańcy, aktywiści muszą bardzo trzymać się na baczności, żeby nie zrobić ani jednego kroku w nie tą stronę, bo mogą być odebrani jako działanie nielegalne. W momencie, kiedy mieszkańcy idą po lesie i znajdują w lesie tych cudzoziemców, to muszą się tłumaczyć, w jaki sposób ich znaleźli, dlaczego, dlaczego udzielili im pomocy, dlaczego dali im wodę, a dlaczego mieli tą wodę ze sobą w danym momencie. Ponieważ wszystkie działania mieszkańców na ten moment przez straż i wojsko są odbierane jako pomoc nielegalna praktycznie. In het kantoor van advocaat Magdalena Goruzit stapelen de documenten zich op. Honderden vluchtelingen en vluchtelingenhelpers heeft ze bijgestaan. En de lijst groeit, nu de Poolse wet nog strikter is geworden. Przepisy były surowe. Mówiły, znajdujesz, bez względu na stan takiej osoby, masz odstawić, bo ona jest tu nielegalnie, masz odstawić ją na granicę białoruską. Więc bez względu na to, czy matka z niemowlęciem jest, czy osoba starsza, która na przykład nie ma nogi, bo bardzo dużo takich osób było, na przykład z Syrii, z Iraku, z Afganistanu. Jest mały, czy jest dorosły, czy jest stary, czy jest schorowany, to obowiązkiem Straży Granicznej i wojska było odtransportowanie takich osób na granicę. Więc w praktyce jest tak, że zatrzymane są i są od razu odwożone, nawet nie są ewidencjonowane. Więc oni mówią de facto, że nie ma pushbacków, a te pushbacki są. Tylko te osoby nie są rejestrowane w Polsce, że weszły do Polski. Natomiast nikt nie skala... Nie wierzy, tak, my wyrzucamy ją
poza granice naszego państwa, więc to jest no, całkowicie nielegalne z prawem europejskim. De Poolse grenspolitie stuurt vluchtelingen terug naar Belarus zonder hen te registreren, wat tegen de Europese wet is. Voor vluchtelingenhelpers als Orange is het van belang om zo snel mogelijk bewijs te verzamelen dat ze op Poolse bodem zijn geweest of asiel willen aanvragen. Bo też rozumiałem, że wy jako aktywiści też macie jakieś papiery i dokumenty, zdjęcia robicie. My dokumentujemy. Aha. A my dokumentujemy wszystko to, co się dzieje w lesie. Jeżeli jest taka możliwość, robimy zdjęcia i zawsze jak idziemy do grupy, to mamy przy sobie pełnomocnictwa. Wpisują pełnomocnictwo i prośbę o azyl w Polsce, to wtedy, kiedy są zatrzymani przez Straż Graniczną, my uruchamiamy taką procedurę, że informujemy Rzecznika Praw Obywatelskich, prawników, że więc właśnie taki dokument, który... wysyłamy te dokumenty przez ePUAP i wysyłamy kserokopie czy skany w mailach. Nie wiem, jak się to też po polsku tak się mówi, taka gra kot i myszka. Kto jak najszybciej. Tak, to się musi dziać bardzo szybko. Czasem to działa, ale były takie przypadki, kiedy to nie działało. Wielokrotnie było bardzo dużo takich sytuacji. Jest pisane, że chcą mieć azyl w Polsce. Dają nawet pełnomocnictwa, mamy paszporty, ich zdjęcia w paszportów porobione. I pomimo wszystko byli wyrzucani na granicę. Byli wyrzucani i ja sama miałam wiele takich przypadków, że nie udało im się po prostu pomóc, bo oni już byli wyrzuceni na Białoruś. Te pushbacki odbywają się, jeżeli dana osoba się mieści w tej kratce, właśnie przez te przejścia. To jest straszne, bo są cudzoziemcy, którzy są większy, którzy się nie mieszczą. Jak się nie mieści, to odwożą je w inne miejsce. Są takie bramki, takie kwadraty. No. Tak. To jest takie przerzucanie się ludźmi. Policzyliśmy, ile tak, biorąc pod uwagę na przykład od 1 stycznia tego roku, średnio na dobę około 50 osób tą granicę przekracza. Bo kiedyś było tak, że było ich 10 jednego dnia, tak, powiedzmy, czy 15, a teraz mamy 80. Także wychodzi, że średnio na dobę około 50 osób. Z nim na przykład w tym weekendzie te ludzie, którzy teraz spróbowali przechodzić przez granicę, co się z nim stało? Wy ich znaleźliście i co się wtedy dzieje? Są zawracane do linii granicy, czyli zawracają z powrotem w to miejsce, z którego do nas nielegalnie przyszły. Chyba że jest taka sytuacja, że osoba właśnie jest bardzo źle się czuje, nie wiem, potrzebuje pomocy medycznej, to tutaj bezwzględnie jakby wzywane jest czy pogotowie, czy służby medyczne, tak, i udzielana jest pomoc takim osobom. Więc one są zwrócone do miejsca, gdzie chcieli... Z powrotem na Białoruś. Generalnie tak to też wcześniej funkcjonowało. No pamiętajmy, że jest to zewnętrzna granica Unii Europejskiej, tak? Że jesteśmy w Schengen, że my tutaj jako Polska Straż Graniczna, tak, dbamy o bezpieczeństwo nie tylko Polek i Polaków, ale wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Aisha vluchtte uit Syrië en volgde de Ruslandroute om via de Poolse grens Europa binnen te komen. شفنا يعني منه البيت وقع يعني وانضرب والكذا والله طلعنا بدون اواعي بس بواعينا طلعنا بس بدنا نطلع نهرب بس من المنطقه كلياتها يعني انه صار كثير فيها وصار يطلقوا علينا نار بالشارع يعني انه كذا بس بدنا نهرب نوصل بس نطلع كان كثير مرعب يعني الواحد انه افلام رعب الحمد لله عنده طلعنا واستأجرنا بيت وطلعنا وكذا وهاي
على أساس إنه بس إنه ثلاث أيام ووصل، يعني ما فكرت على الطريق هيك بصراحة. ثمان مرات مو مرة، أي بقيت بالغابة مرات، مرة قعدت تسعة أيام بالغابة مع الشتلس، مرة قعدنا خمسة، مرة قعدنا ثلاثة. بدنا نعبر، شو بدنا نسوي؟ الغابة قعدت خمسة أيام أول مرة طلعت فيها، بدي أرجع الزلم تلج وما تلج وبرديت وأبصر شو. هلا أمي ما فيها ترجعي، خلص يعني جينا لهون، خلص يعني ما عاد في رجعة، ما عاد صفى لك شيء هناك بالبلد يعني، وخلص حاولي واصبري وكملي. هذا الجروب طلعت فيه قعدت بالغابة أربعة أيام حتى قدرت إنه أعبر للسياج. هن حطينا إحنا سلم قام على السور، يعني أنا ما لازم إنه أقطع السور، لازم في نهر، بس إنه وصلت على السور. عادك مشتا قامت عن نزلة الكليات أو سبع متار كذا، قامت عن نزلة كدوري، قامت إجت على الأرض إجري وأنا نازلة، صار اصطدام كبير للأرض، قامت القدم عندي من وراء رجع الكسر لفوق، وطلع شو اسمه العظم لفوق. الشرطة اجت وقلت لها هوسبيتال يعني مستشفى واخدوني. Gebroken botten als geluk. In een open detentiecentrum mag Aisha haar asielprocedure afwachten. Niet voor iedereen pakt het zo uit. In de velden aan de grens ziet imam Alexander Bazarevic vanuit zijn kleine moskee wel eens vluchtelingen, de meeste islamitisch. De Tataren zien het als hun plicht om voor hun broeders te zorgen, ook voor de doden. Hier op de 200 jaar oude islamitische begraafplaats. Do Polski oni nie przybyli, tylko przybyli na zachód, tak? Ale przez Polskę się przeprawiali i zginęli na polskiej ziemi. Więc to są ci tutaj, to jest ten sektor. To tak, to był tutaj pierwszy pogrzeb. Był Ahmed al-Hasana. Tak, tutaj grób po prawej stronie, to jest Syryjczyk, który zginął, miał 19 lat. On się utopił w rzece. Dalej mamy kolejnego muzułmanina, NN, czy to jest nieznany, tak? Bo nie znaleziono przy niej żadnych dowodów tożsamości, nie znaleziono, które by świadczyły, jak się nazywa. Z tym, że no, przewidujemy, że to większość jednak ta, która szła z tą falą na zachód, to byli w większości muzułmanie. Bywa, mamy też sygnały takie ostatnio, że no, znowu odnaleziono kilka ciał. To młodzi ludzie. No, oprócz tutaj, tak, 37-30. Także wielka tragedia. Nie przypuszczali nawet ci młodzi ludzie, którzy jeden z Sudanu, przecież jak odległy kraj, tak, z Sudanu, z Afryki, drugi z Jemenu, z Iraku, z Syrii, nawet nie zakładali w swoich głowach, że zginął na polskiej ziemi. Polska miała być tylko dla nich takim krajem tranzytowym. A tak naprawdę, mimo że chcieli dotrzeć do jakiegoś swojego miejsca na ziemi, nie doszli tam. Zmarli na polskiej ziemi i tu jest dla nich ten właśnie końcowa stacja, końcowy przytułek. Vluchtelingen snellen de bossen in of raken verzeild in de moerassen. De meesten willen niet in Polen blijven. Hun doel ligt westelijker. Duitsland, Scandinavië, Nederland. Door het bos zoeken ze een weg naar de vrijheid. Er ligt hier dus aan de rand van het bos een rugzak. Natte kleren. En hierachter is het bos en moerassen. Dus als je door het bos loopt en het is donker, dan loop je zo recht het water in. Er is een groot meer waar je zo recht in kan lopen. Van iemand die in het water moet zijn gevallen. Geen idee, misschien is diegene meegenomen, misschien niet. Is die doorgelopen, misschien
Hebben de border guards hem meegenomen? Misschien activisten, ik weet het niet. Pomaganie osobom w drodze jest też taką bardzo delikatną, wrażliwą sprawą, ponieważ państwo oficjalnie mówi, że przecież to jest wojna hybrydowa. Tu mogą iść szpiedzy, tu mogą iść terroryści, a wy im nosicie zupę, żeby mogli pójść dalej. Tylko jak to było? Taki telefon. Po co poszedłeś do lasu w nocy? Miałem wezwanie, że człowiek umiera. Jesteś sługusem Putina. Nie tutaj, nie u nas. No takie rozmowy na przykład mają miejsce. I kto wtedy dzwoni? No nie mogę mówić, bo to są wysoko postawieni urzędnicy. Dzwonią do osób, które pomagają i to jest nieformalne takie wywieranie nacisku. No są przepisy, które mówią o tym, że jeżeli wiem, że ktoś popełnił przestępstwo, tak, czy popełnił wykroczenie, to powinienem poinformować odpowiednie służby o tym. I jeśli to nie robią? Nie informują służby? No to teraz kwestia, jeżeli tego nie robią, nie informują, a służby się o tym nie dowiedzą, tak, no można powiedzieć, że ufu to im bezkarnie. Natomiast jeżeli zostanie to w pewien sposób wykryte, tak, pewne czynności, które prowadzą funkcjonariusze dochodzeniowe czy śledcze, doprowadzą nas do tej osoby, no to takiej osobie za pomaganie w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy można przedstawić zarzuty. Zarzuty? Czyli ta osoba, jeżeli jest zaangażowana w organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Bo na czym się kończy to pomaganie, tak? Ubiera tą osobę, tak? Nakarmi, wie o tym, że nielegalnie przekroczyła granicę i co dalej? Ci aktywiści, o których pani mówi, kiedy spotykają osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę, to nie jest tak, że oni nie są świadomi tego. A idą tak naprawdę szukać tych osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. Jeżeli spotkają kogoś takiego, tak? Ja miałam tak, że mi wjechało SG do domu i miałam rewizję w domu. Tak? Tak. I z całej rewizji pamiętam, wszystko przeszukiwali, wiesz. Czepiali się jakiś, czy nie przetrzymuje uchodźców nielegalnie przebywających na terenie Polski. Przez cały dom papiery, komputer. Tak, karty pamięci, czytniki z termowizji, wszystko. Weszli na moją prywatną skrzynkę mailową, będąc u mnie w domu. Czytają maile, nie powinno to mieć miejsca. Orange is niet haar echte naam, maar haar schuilnaam. Want het bieden van hulp heeft consequenties. Vervolging. Als lid van een smokkelnetwerk of terroristische organisatie. Marilla Antsipiuk, al 30 jaar voorzitter van de gemeenteraad van Michałowo, wordt door de grenspolitie ook als activist gezien en vond een creatieve manier om de regels te omzeilen. Ze sloot zich aan bij de partij die ingezet wordt bij reddingsoperaties, de lokale brandweerbrigade. Samen met collega brandweerman Krzysiek zoekt ze de grenzen op. No, zawsze jak idziemy, to my mamy taką nadzieję, że znajdziemy żywą osobę, tak? Tak. Taka jest nasza robota. Tak. A tu sytuacje są inne, tak? Że po prostu ludzie padają zwycięczanie. Tak to można określić, tak? Tak jak kiedyś też było tam niedaleko granicy, nasze to 10 osób, to nie było wyjścia, to śmigłowce trzeba ich podjąć, nie? Bo... Ale to było na bagnach w ten czas. Na bagnach, tak. To w ten czas, co nie mogliście wyjść z tych bagnach. Tak, bo tam doszliśmy. Ale oni byli tak wycięczeni, że nie było sposobu ich wynieść stamtąd. I tu zawsze stała ten. Stali właśnie pogranicznicy. A patrzę, że nikogo teraz nie ma, co? A oni strzelają normalnie do ludzi. O! Do ludzi. Tak po prostu zastraszają. Uchodźców. Tak ich gonią, żeby... Ćwiczenie też może być, co? Nie. Gdzie? Przy samym płocie ćwiczenie. Nie. O. Tak, strzelają do ludzi. Znaczy się w kierunku ludzi, żeby przechodzili na siłę. Przecież oni idą na siłę,
były przecież przypadki, że zawiśli na płocie, nie? To jest po prostu zastraszanie, żeby oni szli na siłę. No to I to zobacz z tamtej strony. Na siłę chcą, żeby przyszli. Wiesz? No i nieważne, co robić, czy jest, czy się potną, czy się zabiją, jak spadną z płotu, ale mają przechodzić. Często jest tak, że strona białoruska po to, żeby zmusić cudzoziemców do przejścia przez granicę polską, po prostu strzela. Pokazuje, jeżeli nie przejdziesz, to zastrzelimy cię. I ci cudzoziemcy są postawieni w takiej sytuacji, że boją się, że faktycznie zostaną zastrzeleni. Sama rozmawiałam z cudzoziemcami, akurat nie z Syrii, chyba z Jemenu, którzy mówili, że białoruska straż graniczna trzymała ich na broni i mówiła, proszę wchodzić do tej rzeki, a było, no tak jak mówię, mróz, rzeka była częściowo ścięta lodem i mówili, proszę wchodzić do rzeki, bo zastrzela cię za chwilę. I no ci ludzie przechodzili. To mówili, że z jednej strony Białorusini celowali do nich bronią i kazali przechodzić, a tu na przykład jest rzeka i jest woda, albo są bagna, gdzie muszą wejść w bagna, bo jak nie, to zostaną, boją się, że zostaną zastrzeleni przez Białorusinów. To są, dla mnie to są dramatyczne sytuacje. To jest naprawdę dramatyczne sytuacje tych ludzi, którzy znaleźli się w takim położeniu. Oni tu się chowali. My tutaj na górce, pamiętam, właśnie w tych laskach ich znajdowaliśmy. I tu właśnie im było trudno, bo dalej, jak gdyby tu taka była pułapka, musieli albo iść lasem, albo po prostu topić się w bagnach. Chodzą, bo padają, zagłębiają się w ten czas po prostu, już dzwonią i proszą o pomoc. To jeżeli tak jest na takich bagnach, gdzie można dojść, no to dochodzimy, staramy się, a jeżeli to już jest tak, że wody jest po szyję, czy nie wiesz, jaka jest głębokość, to nie pójdziesz, bo możesz sam utknąć i stracić życie, nie? Jest niebezpiecznie bardzo. Inaczej się odbiera, jeżeli znajdujesz ciało całe, tak? To jest inaczej się odbiera. No jak się znajdują, jak kości znajdujesz, no tak troszkę inaczej, tak? Bo nie widzisz. Wpierw jedno, żeśmy znaleźli, tam leżały dokumenty, paszport, zdjęcia tej osoby. I potem poszliśmy znowu dalej, bo już tam grupa policyjna, kryminalna to tam działanie swoje prowadziła. Poszliśmy dalej, gdzieś ja wiem, może gdzieś za 100 metrów następną osobę i znowu za 100 metrów następną osobę. Także trzy osoby, znaczy trzy zwłoki, jakby kościa, tak? Bo wiadomo, no, zwierzyna to zjadła, jak to się mówi, no, zostały same kości, tak jak mówię, wylizane, jak na połysk. Nie? Wizualnie, jak gdzieś coś takiego znajdujesz, no to taki jesteś tak odporniony, jak to się mówi, od takiej sytuacji. No, tak to można określić. Ale oczywiście potem każdy sobie to przeżywa, tak? Jak to się ma serce i to boli. Taka nasza praca. I musimy z tym się pogodzić, bo każdy, czy ratownik medyczny, czy tam strażacy, muszą być przygotowani. Tereny są naprawdę piękne, tylko co kryją, to jeden Bóg wie, że tutaj właśnie te bagna, te szuwary kryją wiele, wiele osób. Myślę, że to wszystko z biegiem czasu zostanie ujawnione. Zostanie ujawnione, ponieważ aktywiści mają na to dowody,
mają na to prowadzone spisy i nie pozwolą na to, żeby to poszło w niepamięć. To po prostu to jest niewyobrażalne, żeby w XXI wieku były takie działania, nie? Żeby w XXI wieku ludzie umierali, ponieważ nie została im w porę udzielona pomoc. My mamy w takim zestawieniu, czy rejestrze, że są zaginione i na pewno o tym, że te zwłoki są znajdowane, niektóre po jakimś czasie, niektóre po kilku godzinach, bo za późno przyszła. No pomaganie nie jest łatwe. Te wszystkie osoby powinny być jakoś rewidowane, sprawdzane, a nie po prostu wyrzucane na drugą stronę. A co z nami mieszkańcami, co z tymi osobami, które pomagają, to dopiero zobaczymy. Alleen al deze week waren er honderden pogingen om deze grens over te steken. Hekken houden niet tegen. De hekken verwonden. En zorgen ervoor dat de vluchtelingen minder zichtbaar zijn. Net als hun lot. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa'akrim nuzulahum wa'assi mudkhalahum wa'akhsilhum bil ma'i wa thalji wal baradi. ونقيهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم وأهلا خيرا من أهلهم وعيذهم من عذاب القبر وعذاب النار رب العالمين إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم وكانوا مخطئين فتجاوز عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين لله الفاتحة